przewodniczącym Federacji Młodych Socjaldemokratów w województwie lubuskim. Jestem również członkiem Rady Krajowej Federacji Młodych Socjaldemokratów. Jestem tutaj, aby jako przedstawiciel FMS-u powiedzieć, że po prostu wspieramy ten projekt i wywołać teraz następnego muszta, który będzie mówił kolega z partii Razem, Eryk Maciejewski. Dobry. Proszę Państwa, jako przedstawiciel partii Razem chciałbym tylko wyrazić moje głębokie poparcie odnośnie tego projektu, ponieważ nie godzimy się na to, żeby znowu były ograniczane prawa kobiet. Bo wiemy, jak to się zdarzyło jesienią oczywiście, tak? I jakby będziemy tutaj starali się każdym możliwym sposobem, aby znieść to barbarzyńskie prawo, które zostało wdrożone w październiku. Dziękuję. Teraz nadszedł czas na zadawanie ewentualnych pytań, jeżeli takie się pojawiły. Autorki oraz autorów inicjatywy Legalna Aborcja Bez Kompromisu. Nazywam się Klaudia Karwicka i jestem koordynatorką Młodej Lewicy w Lubuskim oraz lubuską koordynatorką Wiosny Kobiet. Spotykamy się dzisiaj, żeby przybliżyć Państwu projekt ustawy liberalizującej możliwość bezpiecznego przerywania ciąży i poinformować o rozpoczęciu akcji zbierania podpisów pod tym obywatelskim projektem. Jest on odpowiedzią na barbarzyński wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z października 2020 roku, który uznał aborcję w przypadku nieodwracalnych i śmiertelnych wad płodu za niezgodną z konstytucją. Wyrok ten zdeptał podstawowe prawa i wolności człowieka oraz odebrał kobietom możliwość decydowania o swoim życiu, ciele i zdrowiu. Dlatego Klub Lewicy wspólnie z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet zaproponował rozwiązanie będące odpowiedzią na potrzeby współczesnego i świadomego społeczeństwa. O tym, jak powstawał i co zawiera projekt ustawy, opowie nam pani dr Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka na Sejm z ramienia partii Wiosny. Dzień dobry. Projekt będzie obywatelski. Na pytanie, dlaczego Lewica, która już złożyła jeden projekt liberalizujący prawo aborcyjne, składa go drugi raz i tym razem jako projekt obywatelski? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ projekty obywatelskie muszą być procedowane, a projekty poselskie mogą trafić do kosza czy do zamrażarki. Chcemy, żeby ten projekt był obowiązkowo procedowany, bo uważamy, że dyskusja nad liberalizacją aborcji, czyli nad legalną aborcją bez kompromisów, żadnych kompromisów do 12 tygodnia ciąży, musi być w Polsce jawna, musi się toczyć w Sejmie, tam gdzie jest miejsce na tego typu dyskusje i musi społeczeństwo wyrobić sobie opinię dzięki swoim przedstawicielom w Sejmie na temat tego, czy legalizacja aborcji powinna nastąpić natychmiast. Ja zapraszam zarówno do mojego biura poselskiego w Gorzowie Wielkopolskim, jak i do Baby w Zielonej Górze. Wszędzie tam są dostępne formularze, na których można zbierać podpisy. Zapraszam do kontaktu z moimi asystentami na terenie całego województwa lubuskiego. Wszyscy, którzy chcieliby zbierać podpisy, mogą się ze mną skontaktować, czy z moimi asystentami, czy z biurem, czy z babą. Dostaną zarówno formularze do zbierania podpisów, jak i oczywiście kopertę zwrotną, także zapraszamy wszystkich do kontaktu i do zbierania. Liczymy na to, że po rejestracji komitetu 100 tysięcy podpisów uda nam się zebrać w ciągu półtora miesiąca. Tego zakładamy, że na przełomie kwietnia i maja projekt Legalna Aborcja Bez Kompromisów trafi do laski marszałkowskiej i będziemy się domagać jego procedowania. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Teraz poproszę Agnieszkę Hyrt, koordynatorkę Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Lubuskim, która opowie o aspekcie społecznym tego projektu oraz o wymaganej zbiórce podpisów. Dzień dobry, witam serdecznie. Jako OSK Lubuskie przyłączyliśmy się, ogólnopolsko jako OSK przyłączyliśmy się do inicjatywy obywatelskiej, jaką jest projekt ustawy o legalizacji aborcji do 12 tygodnia. Jak również w Lubuskim ruszamy ze zbiórką, będziemy to robić wspólnie z Lewicą. Często słyszymy pytanie, dlaczego? Dlaczego po raz kolejny walczymy o to samo? Dlaczego raz się nie udało i zaczynamy to ponownie? Ano dlatego, że przez wiele miesięcy ludzie na ulicach mówili o tym, o co chcą walczyć. I to jest taka odpowiedź. To jest głos ludzi, którzy wiedzą, jak ważne są wolności. Zarówno konstytucja gwarantuje nam wolność, czy to wolność decydowania o własnej rodzinie, czy to wolność, jeśli chodzi o
podejmowanie decyzji w różnych innych sytuacjach, jak również mamy zagwarantowaną ochronę zdrowia, która również jest ochroną kobiety w ciąży. Mamy również przepis w Konstytucji o zakazie tortur, który również jest jakby adekwatny do sytuacji, czyli że dziecko, które po porodzie w ogromnych mękach umiera, jest osobą, w stosunku do której uciążliwa terapia jest torturą. Argumentów jest mnóstwo, zarówno związanych właśnie z tym, co nam już prawo w tej chwili gwarantuje, jak również w związku z tym, jakie mamy poglądy, jakie są narracje w różnych dziedzinach. Natomiast najważniejsze jest to, że jest to projekt obywatelski, czyli głos ludzi. Ludzie chcą zawalczyć o to, a my jako OSK również chcemy się do tego przyłączyć. To jest nasz jeden z ważniejszych postulatów. Jeśli chodzi o zbiórkę podpisów, będzie ona na terenie całego województwa. We wszystkich miastach są osoby, które będą koordynować taką zbiórkę. Jeśli chodzi o formularze do zbierania, będą one dostępne na fanpage'u Lubuski Strajk Kobiet. Tam również będzie spis wszystkich miejsc, gdzie te zbiórki będą miały miejsce oraz możliwość pobrania tych dokumentów i później miejsca, gdzie można takie wypełnione listy składać. Zachęcamy do współudziału wszystkich mieszkańców, bo jeżeli to jest projekt obywatelski, to każdy z nas, oddając głos poparcia pod tym projektem, wspiera to. Ten projekt ustawy wspiera tą inicjatywę i myślę, że jest to jedyna szansa na to, żeby cokolwiek się zmieniło. Także jeśli chodzi o organizację, to będziemy współorganizować to z Lewicą. Natomiast każdy obywatel i każdy mieszkaniec, nie tylko lubuskiego, może zabrać swój głos w tej sprawie.